Dziesięć osób, które wyzwoliły Polskę w 1918 roku. Stanisław Wojciechowski. Jego rodzina była niezamożna, jednak szczyciła się szlachectwem pochodzącym z XV wieku. Od 1891 roku był członkiem Zjednoczenia Robotniczego. Był uczestnikiem zjazdu założycielskiego Polskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu w 1892 roku z ramienia Zjednoczenia i pierwszego zjazdu tej partii w Wilnie w 1893 roku podczas którego poznał Józefa Piłsudskiego. Prowadził działalność oświatową wśród robotników. W maju 1892 roku został dwukrotnie aresztowany przez władze carskie. W obawie o bezpieczeństwo innych członków organizacji zdecydował się na emigrację. Podczas pobytu we Francji wszedł w skład Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, zajmując miejsce w zarządzie organizacji. W działalności tej ściśle współpracował z Józefem Piłsudskim, z którym m.in. redakował socjalistyczną gazetę Robotnik. W trakcie swojej działalności w Polskiej Partii Socjalistycznej, polegającej m.in. na gromadzeniu broni, utrzymywał także kontakty z prawicową Ligą Narodową. Po wybuchu I wojny światowej podjął nieudaną próbę sformowania polskich oddziałów dywersyjnych w rejonie przyfrontowym u boku wojsk rosyjskich. W 1915 roku wraz z Centralnym Komitetem Obywatelskim ewakuował się do Rosji. Był członkiem Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Rosji w 1915 roku. Po rewolucji październikowej podjął wraz z żoną decyzję o powrocie do kraju. W grudniu 1918 roku Wojciechowski spotkał się z Piłsudskim, który wówczas sprawował stanowisko naczelnika państwa. Po zabójstwie Narutowicza został prezydentem Polski, czyli drugim prezydentem Polski, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na stanowisko prezydenta 20 grudnia 1922 roku. Urząd ten sprawował od 22 grudnia 1922 roku do 15 maja 1926 roku, kiedy to w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez Piłsudskiego zrezygnował z pełnionego stanowiska. Zakończył wówczas aktywną działalność polityczną, skupiając się na pracy naukowej. Gabriel Narutowicz. Gabriel Narutowicz pochodził ze żmudzi z tamtejszej szlachty herbu własnego. W czasie studiów pomagał Polakom ściganym przez carat. Związany był też z emigracyjną partią socjalistyczną. Uniemożliwiło mu to powrót do kraju, gdyż władze rosyjskie wydały nakaz jego aresztowania. Przyjął obywatelstwo szwajcarskie, a po ukończeniu studiów pierwszą posadę otrzymał w Biurze Budowy Kolei Żelaznej w St. Gallen. W 1907 roku został profesorem w Katedrze Budownictwa Wodnego na Politechnice w Zurichu. W latach 1913-1919 pełnił tam funkcję dziekana. Zatrudniony w Biurze Inżynierskim Narutowicza był inżynier Kazimierz Ślączka, jego późniejszy doradca do spraw przemysłu naftowego. W czasie I wojny światowej brał udział w pracach szwajcarskiego komitetu generalnego pomocy ofiarom wojny w Polsce. We wrześniu 1919 roku na zaproszenie polskiego rządu przybył do kraju, gdzie aktywnie zaangażował się w odbudowę odrodzonego po rozbiorach państwa polskiego. 23 czerwca 1920 roku objął tekę ministra robót publicznych. W 1922 roku został ministrem spraw zagranicznych, reprezentował Polskę na konferencji w Talinie, przyczynił się do wzmacniania sojuszu z Rumunią zawartego 3 marca 1921 roku. W wyborach w 1922 w roku poparł Unię Narodowo-Państwową związaną z Józefem Piłsudskim. Sam też kandydował z listy Państwowego Zjednoczenia na Kresach, jednak nie uzyskał mandatu poselskiego. Po przegranych wyborach parlamentarnych Gabriel Narutowicz dalej pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Juliana Nowaka. Wysunięcie w grudniu jego kandydatury na prezydenta było dla niego dużym zaskoczeniem. Kandydowanie odradzał mu m.in. Józef Piłsudski. Początkowo zamierzał odmówić, jednak ostatecznie przyjął propozycję złożoną mu przez działaczy PSL-Wyzwolenie. O wyborze Gabriela Narutowicza przesądziły głosy Lewicy, Mniejszości Narodowych oraz PSL Piast, które wbrew oczekiwaniom w ostatniej turze głosowania poparło Narutowicza. Tym samym Narutowicz został pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd prezydenta pełnił przez pięć dni. 16 grudnia, kiedy podczas wizyty w galerii zachęta Narutowicz został zastrzelony przez powiązanego z endencją malasza Eligiusza Niewiadomskiego. Jędrzej Moraczewski, inżynier, absolwent Politechniki Lwowskiej od 1894 roku w Galicyjskiej Partii Socjaldemokratycznej, członek Wydziału Finansowego Komisji Tymczasowej skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, służył w pierwszej Brygadzie Legionów, minister komunikacji w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej. Od 18 listopada 1918 roku był premierem Rzeczypospolitej. W 1920 roku stanął na czele Wydziału Wojskowego Polskiej Partii Socjalistycznej. Kierował zarówno werbunkiem do oddziałów ochotniczych, jak i dywersyjnymi poczynaniami na tyłach wojsk radzieckich. Brał również udział w działaniach pod Włocławkiem. W latach 1919-1925 członek Rady Naczelnej, zaś w okresie 1919-1923 członek Centralnego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1919 do 1926 roku, poseł i wicemarszałek Sejmu. 5 sierpnia 1944 roku, odłamek pocisku artyleryjskiego przebił ścianę domu i trafił go w krtań, powodując natychmiastową śmierć polityka. Ignacy Daszyński, polski polityk socjalistyczny, premier rządu lubelskiego w 1918 roku, publicysta. W 1929 roku jeden z założycieli Centro Lewu. W czasie przewrotu majowego w 1926 roku poparł Józefa Piłsudskiego, później jednak przeszedł do opozycji. Marszałek Sejmu Daszyński pragnął zjednoczenia ruchu robotniczego w Galicji. Poszczególne grupy skupione były wokół dwóch czasopism pracy i robotnika. Zatrudnił się w redakcji tej pierwszej pozycji. 7 listopada 1890 roku. Miał miejsce zgromadzenie, podczas którego podjęto decyzję o powołaniu do życia oficjalnej i legalnie działającej partii robotniczej. 12 maja 1902 roku Daszyński został radnym Krakowa. Podczas swojej działalności w Radzie Miejskiej skupił się na walce ze środowiskami konserwatywnymi i lojalistycznymi. Walczył w I wojnie światowej. 15 października Daszyński wraz z innymi Polakami w parlamencie austriackim uchwalił dokument, w którym członkowie izby złożyli deklarację, że uważają, się od tej pory za obywateli polskich. Wojciech Korfanty, polski przywódca narodowy Górnego Śląska związany z chrześcijańską demokracją. W latach 1901-1908 był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której współpracował z Romanem Dmowskim. Od 1901 roku był redaktorem naczelnym Górnoślązaka. W 1901 roku został aresztowany i stanął przed Poznańskim Sądem. Przebywał w więzieniu we Wronkach za publikację artykułów pod tytułem Do Niemców i do moich braci Górnoślązaków. W dniu 25 października 1918 roku wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa Polskiego wszystkich ziem polskich, zaboru Pruskiego i Górnego Śląska. W latach 1918-1919 był członkiem Naczelnej Rady Ludowej stanowiącej rząd Wielkopolski podczas powstania Wielkopolskiego. W odrodzonej Polsce w latach 1922-1930 sprawował mandat posła na samej pierwszej i drugiej kadencji. Związany był z chrześcijańską demokracją. W kwietniu 1939 roku, po wypowiedzeniu przez trzecią Rzeszę Układu o Nieagresji i Niestosowaniu Przemocy, wrócił do Pol Polski jednak, mimo chęci walki z Niemcami, został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Mimo protestów opinii publicznej, spędził tam prawie 3 miesiące. Ciężko chory, zwolniony został 20 lipca 1939 roku, prawdopodobnie z obawy, by nie zmarł w więziennej celi. Zmarł w szpitalu Świętego Józefa przy ulicy Emilii Plater w Warszawie nad ranem 17 sierpnia. Wincenty Witos Działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej od 1895 roku w Stronnictwie Ludowym, w latach 1908-1914 poseł do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, od 1909 do 1931 roku wójt Wierzchosławic. poseł do Austriackiej Rady Państwa, członek Wydziału Finansowego Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Trzykrotnie sprawował funkcję premiera, jego rząd został obalony w wyniku Przewrotu Majowego. W 1930 roku aresztowany przez władze sanacyjne, osadzony w twierdzy brzeskiej, oskarżony o przygotowywanie zamachu stanu skazany na półtora roku więzienia. Udał się na emigrację do Czechosłowacji, do kraju wrócił tuż przed wybuchem II wojny światowej. Po jej rozpoczęciu internowany przez Niemców odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego po wojnie powołany na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Po wybuchu I wojny światowej zaczął prowadzić szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując swoją popularność na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych przed każdym swoim występem przemawiał i mówił o wolności dla Polski. W krótkim czasie udało mu się zbliżyć do doradcy prezydenta Wilsona, Edwarda House'a. Później spotkał się z samym prezydentem, któremu w styczniu 1917 roku przekazał. Memoriał na temat Polski zawierający m.in. koncepcję Stanów Zjednoczonych Polski. Być może z tego powodu sprawa polskiej niepodległości znalazła się w słynnych 14 punktach Wilsona. W sierpniu 1917 roku został przedstawicielem w USA Komitetu Narodowego Polski z Romanem Dmowskim na czele. Wraz z Romanem Dmowskim jako delegat pełnomocny reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. Roman Dmowski, polski polityk, mąż stanu publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz drugiej i trzeciej dumy, współzałożyciel narodowej demokracji, główny ideolog polskiego nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy postulujący w pierwszym etapie zjednoczenia wszystkich ziem polskich, i uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a później odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją, zaś w opozycji do państw centralnych. Związany z ruchem neoslawistycznym pod koniec I wojny światowej, stał na czele Komitetu Narodowego Polski, który był uznany przez państwa ententy za namiastkę rządu polskiego na emigracji i przedstawicielstwo interesów Polski. Delegat Polski na konferencję paryską w 1919 roku i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu. Zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego i jego projektu tworzenia państwa federacyjnego, wizji wielowyznaniowej i wielonarodowościowej Polski twórca inkorporacyjnej koncepcji państwa narodowego zakładającej polonizację ludności niepolskiej za tą linią. Józef Piłsudski, polski działacz społeczny niepodległościowy, żołnierz polityk, mąż stanu, od 1892 roku członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju twórca organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Organizacji Wojskowej, kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu od 11 listopada 1918 roku, naczelny wódz Armii Polskiej w latach 1918-1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski, przywódca obozu Sanacji, po przewrocie majowym dwukrotny premier Polski wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. W Młodości podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej znany pod pseudonimem Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach, używano jego przydomków komendant, dziadek, marszałek oraz ziuk.